Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Emil, witajcie na moim kanale zarówno na YouTubie, ale przede wszystkim witam te 400 parę osób, które są na streamie podczas pierwszej gry kwalifikacyjnej do DreamHack Rocket Champion, Legacy of the Void Championship. Kiedy ten mecz się rozpoczyna, obejrzyjmy informacje od naszego sponsora. Znaczy, sponsora imprezy. Muszę to puszczać, bo mnie zabiją. Śliczna była ta myszka, prawda? No właśnie, 2-3 słowa na temat tego, co się będzie działo podczas dzisiejszego streamu. Mam 3 myszki Rokatkowa do rozdania. One będą, czy ja ich fizycznie nie mam, będą wysłane przez Rokata po 17 listopada dopiero. I ktoś z was będzie mógł to wygrać. Musimy jednak spełnić jeden z 3 warunków. Raz, musi być albo ostatni mecz Polaka w turnieju, albo mecz finałowy, albo dobijemy do 1000 osób na streamie. Jeżeli któryś z tych 3 warunków spełnimy, no to chociaż ostatnio było za 1000, teraz mam 1200 osób. Szanse na to są minimalne. Dobra, 1100 dajmy, żeby było trochę więcej i wtedy myszkę rozdamy. Więc na pewno będzie ona rozdana, o której godzinie, tego jednak oczywiście nie wiem. No cóż, startujemy. TVT po raz pierwszy w kwalifikacjach do imprezy. Do DreamHack Rocket Legacy of the Void Championship, mam mówić właśnie w ten sposób, to pełną nazwę muszę mówić, czyli DreamHack Winter. Widzimy TVT, wczoraj tego nie było. Nie było wczoraj zbyt dużo mirrorów, chyba najwięcej było PvP i ZVZ, było chyba 3 PvP, 2 ZVZ były, jak powiedziałem TVT żadnego nie było, więc czas zobaczyć, co się będzie działo. Przypominam, że mamy 2-minutowe opóźnienie. Miszu po stronie prawej w kolorze czerwonym jest to oczywiście gracz z... jest to oczywiście gracz z Polski, polski teran, 13 graczy z Polski gra. A z kim gra Miszuk? Kto jest jego przeciwnikiem? Z jakiego kraju? Jest to gracz z Bułgarii chyba, jeśli tutaj dobrze zauważyłem. Tak też jest, jest to gracz z Bułgarii, pierwszy Reaper zabity. Ciekawi mnie w sumie, co będzie tutaj grane. Czy jedna ze sobą spróbuje zagrać mecha? Czy druga będzie grała bio? Nie wiem, jak to aktualnie wygląda. Pamiętajmy o tym, że znerfiony został lekko mu ostatnimi czasy. Mniejszą ilość, ogólnie mniej opłacalny jest. I tak warto go oczywiście rzucać, ale mniejszy zastrzyk gotówki wpada. Z cyklonem się trochę ostatnio bawili. A tak, szczerze powiedziawszy, nie wiem, co się gra w TVT w Legacy of the Void. To oczywiście jest jeszcze beta. Główny turniej odbędzie się 26-29 listopada. Oczywiście będę to dla was transmitował. Będzie już na normalnej grze, bo Legacy of the Void wychodzi 10 listopada. Jej, mam nadzieję, że się bardzo z tego powodu... bardzo z tego powodu cieszycie. Ja się z tym nie cieszę, że mam takie opóźnienie. Pierwsze 2 Heliony, Miszu, za chwilę wjadą do bazy i to będzie dosyć zabawne, bo tu nie ma żadnej obrony. Tak więc mamy przypiekanie z CV-ek. Miszu sam się chyba zdziwił z tego, co się stało. Udało mu się całą jedną zabić. Szkoda, że jednak gdzieś do tyłu nie podjeżdżał. Pamiętajmy, że tu jest lag, jest opóźnienie rzędu 200 ms. To akurat boli trochę. Ciężko jest mikrować w takim wypadku. Chociaż input lag i tak został zmniejszony, co nie zmienia faktu, że i tak ciężko się mikruje. Niestety serwery są, jeśli się nie mylę, gdzieś w Kalifornii i nie są też najlepsze. No to już wiemy doskonale, co będzie grał Miszu. Mamy tutaj mecha ze strony polskiego gracza BO3, czyli do 2 wygranych już jest od tej rundy, od pierwszej rundy jest BO3. Chyba, że coś tutaj organizatorzy źle zrobili. Bo widzę, że półfinały i finały drabinki wygranych to jest BO1. Mamy też drabinkę przegranych, więc turniej powinien trwać dosyć długo. Wczoraj 7 godzin trwały kwalifikacje amerykańskie, a była mniejsza ilość graczy. Było graczy 27 chyba, a my teraz mamy 41. To jest nawet więcej niż z Europy Zachodniej w wczorajszych kwalifikacjach. Chyba, więc jak widzicie, Europa Wschodnia i Centralna Strong, jesteśmy mocni. Największa ilość reprezentacji, największa ilość graczy z danego kraju to jest z Polski, więc możemy w StarCrafta, Polankę mi to StarCraft.
No jest skan, wie doskonale, że będzie mech, do tego wszystkiego kończy się robić Infernal Pre-Igniter, ulepszenie dla Helionów zwiększających obrażenia zadawane jednostkom biologicznym, jakby lekkim, przepraszam, nie biologicznym, to w wypadku Terana to będą w większości Marines, SCV-ki, jak coś inne, Heliony. Niestety, jak zauważycie, żółty Teran ma przechlapany, ponieważ ma tylko rozstawione dwa czołgi, tu nie jest w żaden sposób zawolowany, a Heliony będą mogły się dostać do środka. Jeżeli podjadą pod siege tanki, taka ilość powinna chyba wystarczyć, żeby to zniszczyć, potrzebuje żółty Teran jeszcze jakiegoś wsparcia, potrzebuje większą ilość jednostek. To jest chyba najgorszy moment możliwy, jaki mógł być, bo właśnie się ruszył w momencie, w którym podjeżdża reszta armii. Można spróbować wbić się do środka, nie robi tego, trochę za późno się ogarnął, no ale dobra, zobaczymy jak wyjdzie z tymi czołgami, dwa czołgi stoją, ale miazga będzie, nie ma na razie miazgi, rzucona była jedna wieżyczka, udało się to zniszczyć, szkoda, że u góry ten czołg nie był rozstawiony i Miszu wyjdzie chyba na prowadzenie 1-0, za chwilę SCV-ki wysłane na śmierć, 1-0 dla polskiego gracza. Pierwsza mapa to była miazga, zbyt dużo Legacy of the Void nie zobaczyliśmy, co najwyżej większą ilość SCV-ek na start. Czy druga będzie równie miazgowa? Za chwilę będziemy wiedzieli. Tak naprawdę na razie Mirror Matchup otwarcie identyczne. Przyjrzyjmy się może drabince, przyjrzyjmy się Polakom, którzy biorą udział w grze. Czemu mi drabinka uciekła i jest bracket? No to po kolei. Jest Mana, jest Rodzyn, jest Nercio, jest Tefel. Do tego wszystkiego widzę Guru jest. Guru może z Nightendem grać w kolejnej rundzie. Oversteamed, nie mam pojęcia kto to jest, ale to jest Polak. Elazer, Basior, Blaj może grać... jest Art, który może z Blajem grać, a potem jeżeli Blaj wygra i teraz Miszu wygra, to w kolejnej rundzie spotka się Blaj i Miszu. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Gast, mamy Mortkę, nie znam tego pana. I właśnie coś zauważyłem, dosyć smutne jest to, że w górnej części drabinki Mana z Nercie mogą się spotkać w półfinale, w ćwierćfinale. To będę chciał chyba, to na pewno będę chciał pokazać Mana i Nercio. Mam nadzieję, że oczywiście na siebie wpadną. Żaden z nich nie dojdzie do wniosku, że chce przegrać wcześniej, bo to będzie chyba ich pierwsze spotkanie w Legacy of the Void w jakimś turnieju. Jej, już czuję ten hype na polskie El Clasico. Co to był za granat, który rzucił Miszu? Do końca nie rozumiem, ale rzucił sobie granat pod nogi. Moje gratulacje, nagroda Darwina. Chyba, że to Reaper z drugiej strony coś takiego zrobił. Może jakiś mislik po prostu był. Ale co, udało się przyblokować? Nie udało się przyblokować. Udało się przyblokować. Jedną SCV-kę udało się zabić. Dorzucony z przodu bunkier. Jeszcze mała ciekawostka, w dniu wczorajszym mieliśmy dwa turnieje kwalifikacyjne. O godzinie 12 zaczęły się kwalifikacje Europy Zachodniej, gdzie Niemcy spacyfikowali Francuzów całkowicie. Wielu w sumie w drabince przegranych samych Niemców wyrzucał. I trzech Niemców wczoraj awansowało, dwóch Zergów i jeden Protoss, Lambo, Showtime i oczywiście Tielo z drabinki przegranych. W kwalifikacjach amerykańskich wygra, drugie miejsce zajął Pak, pierwsze miejsce zajął Semper. Hak przegrał w finale, w ogóle jakbyście zobaczyli walkę o awans w drabince wygranych, jak Hak pięknie zrobił blink pod sześć rozstawionych liberatorów, to byłoby wam smutno, byłoby wam bardzo smutno. To było tak na zasadzie, jak wygrać, jak przegrać wygrany mecz. Pierwszy liberator ze strony Polaka już się szykuje. O tej jednostce porozmawiamy trochę później, jak już będzie gotowa, bo zapewne nie wszyscy te jednostki znają. Nowe. No i w sumie to jest aktualnie jedyna nowość w tej chwili. Już za chwilę nasz pierwszy liberator się pojawi. Jest to jednostka, która jak zostanie wyprodukowana z automatu może atakować AA, czyli przeciwpowietrzna. Jest tutaj lekki splash damage, atakuje dwa razy 7, dosyć szybka. Ale jest w niej specjalna opcja pod tytułem Defender, który można w starporcie zrobić, w tech labie oczywiście, żeby same tworzyć liberatory wystarczy starport i jak coś
To jest dosyć ciekawe, że Defender Smoke nie zrobił, zrobił sobie tylko jednego Liberatora. To mnie w sumie mocno ciekawi w tej chwili. Wikingi są tworzone. Dwie faktorki. I jak już powiedziałem, jest Defender's Mode. Rozstawiamy go, wybieramy miejsce, które ma być ostrzeliwane i to miejsce będzie bronione przez Liberatora. Zadaje potężne obrażenia. 80 chyba obrażeń jednostkom naziemnym, które w to wejdą, więc dosyć szybko maltretuje wszystko, co podejdzie. No oczywiście Hydry jednostrzałowo padają. To jest świetna obrona chyba przeciwko ultraliskom, które no wbiegną w coś takiego, jak jest rozstawionych parę Liberatorów, dosyć szybko padają. I wczoraj przeciwko Protosowi było to bardzo fajnie zagrane, ale to na YouTubie, nie wiem, nie, na YouTubie tych meczów nie było. Na YouTuba z kwalifikacji amerykańskich nie wrzucałem żadnych gier. Dobra, obie strony grają mecha. No właśnie tak czytałem ostatnimi czasy i rozmawiałem, że ciężko się w TVT gra już bio, z tego względu, że wychodzi to dosyć drogie w momencie, w którym muły mniej wydobywają. Po prostu się to nie opłaca za bardzo, nie ma, co niektórzy mówią, że brakuje minerałów, aby kontynuować ciągłą produkcję na... Skoro tak uważają, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jako, że to jest beta, najlepsi gracze jeszcze nie zaczęli grać. Aha, 53 do 43. Przydałby się tu jakiś jeden siege tank rozstawiony. Nic takiego nie było. Wylądowały Wikingi, żeby powalczyć przez chwilę. No i Miszu chyba ma większą armię. Tak też jest. Próba schowania się pod bunkier. W tym bunkrze aktualnie nic nie było. Czy jakiś siege tank? Za chwilę się pierwszy pojawi. Przydałoby się go jak najszybciej rozstawić, bo będzie potrzebny. Niestety tego nie robi. Już się pojawiło. No i tu Miszu musi się wstrzymać z atakiem. Nie może pod to podejść. Nie może tutaj zaatakować. Jest to trochę zbyt ryzykowne. No, jak zobaczycie, Liberatory raczej w 1 na 1 chyba przegrywają z Wikingami. Tutaj mam przeciwko jednostkom pancerzonym dodatkowe obrażenia, więc nie ma co się dziwić. Jakakolwiek produkcja jednostek w tej okolicy się latających mija się z celem, a to było bardzo wredne wylądować Wikingami. I co zrobi w tym momencie Miszu? Ruszy, rusza! To był tylko jeden czołg rozstawiony, jedna salwa. Druga salwa! Zobaczymy parę tych salw będzie, co nie zmienia faktu, że eko właśnie mocno oberwało. Ale nie, jestem do końca pewien, że to był taki dobry pomysł. Za chwilę wszystkie heliony zostaną zniszczone, ale jak te eko dostało 16-17 harweserów zabitych, więc jeżeli chodzi o rozwalenie eko, jak najbardziej Miszu ma dalej większą armię. Pomysł nie najgorszy. Dobrze się tutaj stał, dobrze też wyciągnął przeciwnika Miszu, lądując z tymi Wikingami. Ale to było do przewidzenia, że ktoś się tutaj ruszy. Nie wiem, czy nie trzeba było zostawić te 2-3 heliony, plus 3 heliony z przodu, żeby nie mogła ta armia tak przejeżdżać sobie w świętym spokoju. Bez... Dobra, było strzał z siege tanka, ale to zawsze coś niewielkiego. Armory. No, trochę późno jest te armory w sumie stawiane. Torów na razie nie zobaczymy. Ulepszeń oczywiście też żadnych nie ma. Armory jest u Polaka już od pewnego czasu. Plus jeden jest tworzone dla jednostek tutaj naziemnych oczywiście. Ogólnie nie dla jednostek naziemnych, co dla jednostek mechanicznych. O tak, dla mecha. No i trzecia baza gotowa. Miszu jest dobrze zabezpieczony. Nie powinien tu mieć większych problemów. Skoro dopiero trzecią bazę próbuje przejąć przeciwnik Bułgar. No wygląda to źle. Wygląda to co bardzo nawet źle. Leci. Za chwilę wyleci. Wyląduje, ale te wydobycie, przyjrzyjmy się, 2400, 2600 do 1500 jest w tej chwili. Jak gramy mecha, chcemy zrobić jedną podstawową rzecz. Chcemy opóźnić ekonomię przeciwnika tak mocno, jak tylko się da. Żeby on oberwał peko. Najlepiej, jeżeli my przy okazji nie stracimy prawie nic gazu, wtedy jesteśmy bardzo zadowoleni. I Polakowi się to jak najbardziej udało. Miszu stracił 600 minerałów mniej, a przeciwnik stracił SCV-ki. Więc Miszu miał czas, żeby odbudować swoją armię. Stać go było na to. Przeciwnika, no nie bardzo, bo ten musiał inwestować cały czas w SCV-y. A Miszu też zresztą inwestuje w SCV-y, ale i tak ma większą armię. Ruszają pierwsze Wikingi i to może być zabawne, jeżeli Miszu by teraz wylądował po jednym Wikingu przy każdym siege tanku. Ląduje już, choć bliżej mógł to zrobić
dużo mówił, zdropowanych czołgi wjeżdżają. No to jest oczywiście wygrana polskiego gracza. Wikingi trochę się spóźniły, trochę to jest mało powiedziane. Nie pozwoliłby tej czwórce wylądować. Jeszcze trzy czołgi rozstawione z SFV-ki rzucają się do obrony. I Bułgar spada do drobinki przegranych, a Polak awansuje do kolejnej rundy.